Wioleta Krużyńska, uczestniczka finału Miss Mężatek 2011. Tak, oczywiście, nazywam się Wioleta Krużyńska. Jestem finalistką Miss Mężatek Polski 2011 i bardzo bym chciała wygrać ten konkurs. Wioleta Krużyńska, a Wyspy Brytyjskie? Około 7 lat temu wyjechałam na Wyspy Brytyjskie z rodziną. Chciałabym, nie wiem, jest to ciężko określić, trudny wybór to był bardzo dla mnie, ponieważ zostawić nasz kraj tutaj. Jestem związana, całe życie mieszkałam w Polsce, więc wyjazd na pewno był wielką decyzją dla mnie i ogromną trudnością. Ale jednak ze względu na kształcenie dzieci i zdobywanie nowych doświadczeń, przez które myślę, że wzbogacimy w przyszłości naszą Polskę, podjęłam taką decyzję wyjazdu do Wielkiej Brytanii. I tam zaczęłam modeling i aktorstwo tuż po poważnej operacji w styczniu. No właśnie, Wioleta Krużyńska modelka, Wioleta Krużyńska aktorka. Coś więcej? Uwielbiam aktorstwo, ponieważ kiedy dostaję jakąkolwiek rolę, zmieniam się w inną osobę. Jest to cudowne doświadczenie. Nie tylko jestem Wioletą Krużyńską, ale na przykład piratem, księżniczką lub czymkolwiek innym, czy po prostu matką dzieci, która jest nękana przez męża. Ten film właśnie powstaje w niedługim czasie. Więc modeling zawsze kochałam kamerę, zawsze kochałam pokazywać swoje ciało, ponieważ jestem z niego dumna. Mimo porodów, mimo że mam 4 dzieci, w tym bliźniaki, czuję się świetnie, znakomicie. Nie trenuję, nie zażywam żadnych diet. Jestem po prostu wesoła, uśmiechnięta. Kocham innych, to jest przede wszystkim. To sprawia, mi się wydaje, że o mojej kondycji, decyduje o mojej kondycji, o moim ja w środku. Dlatego pewnie tak wyglądam, jak wyglądam. No właśnie, Wioleta Krużyńska, matka. Dość spora gromadka dzieci. Jak udaje się pani łączyć karierę zawodową z rodziną? No, nie powiem, że jest to ciężkie, ale udaje się w pewien sposób taki, że często jestem z dziećmi, każdą wolną chwilę staram się z nimi spędzić i poświęcam im mnóstwo czasu i jednocześnie dzwoniąc do nich po kilka razy dziennie. Nie wspomnę już tu o rachunkach telefonicznych, bo to akurat nie są ważne rzeczy dla mnie. Ważne, żeby usłyszeć, choćby głosik, choćby na chwilę. I wtedy dla mnie... Uważam, że robię to wszystko dla nich, nie dla siebie. Pomaga mi w tym najstarsza córka, która również startuje w wyborach Miss Nastolatek Anglii, z czego jestem bardzo, bardzo dumna z niej. I mąż, wsparcie męża jest bardzo duże. I tak podsumowując, jak pani zachęciłaby inne bardzo młode wrocławianki do takiego odważnego kroku, bo można powiedzieć, że Wioleta Krużyńska to kobieta sukcesu, kobieta, której się udało, ale jak wiemy, w Wrocławku jest dużo, dużo więcej młodych dziewcząt, które marzy o wielkiej karierze gdzieś tam zawodą. Jak pani by zachęciła, albo jakby, no nie wiem, jakby przekazała od siebie swoje credo, dlaczego warto? Dlaczego warto? Myślę, że zachęcam wszystkie młode dziewczyny, jak i mężatki, nawet w późnym wieku, żeby spełniały swoje marzenie, bo jest to warto. Człowiek się czuje usatysfakcjonowany. Jeżeli osiągniemy wiek starczy, a myślę, że tak będzie, mam taką nadzieję, będziemy miały co wspominać, będziemy miały co przekazać nowym pokoleniom, które naprawdę rośnie i bierze z nas przykład. Więc myślę, że powinna każda jedna, która ma choć ukryte marzenia w sobie troszeczkę, powinna spróbować zrobić zdjęcia, portfolio, spróbować wysłać gdziekolwiek, żeby ktoś to zauważył, żeby ktoś docenił starania.